Fashion Designer Awards to konkurs, który wymyśliła 7 lat temu Joanna Sokołowska-Pronobis. Asiu, czy ty pamiętasz jeszcze ten moment, kiedy w twojej głowie zrodził się taki pomysł Fashion Designer Awards? Pamiętam, bo to było w Nowym Jorku, było 30 stopni. Ten konkurs jest ogromną szansą przede wszystkim dla młodych, zdolnych ludzi, których największą pasją jest moda. Dziś wielki finał 7 edycji Fashion Designer Awards. Kim jest tam, gdzie spotykają się gwiazdy i moda. To, co dla nas najważniejsze. Tłum fotoreporterów i plejada gwiazd z pierwszych stron gazet. Piosenkarki, aktorki, gwiazdy telewizji, znane kobiety, które kochają modę, nie mogły przegapić takiego wydarzenia. Nas tym bardziej nie mogło tam zabraknąć. Paulino, dzisiaj mogłyśmy obserwować pracę młodych projektantów. Jakie jest twoje zdanie? Co ci się podobało? Czy ci się to w ogóle podobało? Bardzo mi się podobało. Kilka rzeczy dzisiaj z pokazów młodych projektantów wybrałabym natychmiast. I mówiąc szczerze, nawet sobie zapisałam w telefonie nazwiska, bo się odezwę i spróbuję kupić od nich na przykład piękny kombinezon. Laureaci konkursu zdobyli serca nie tylko publiczności, ale przede wszystkim wyjątkowych jurorów Fashion Designer Awards. Paulina, to było dla ciebie nowe wyzwanie, prawda? Bycie jurorką. Zgadza się, to było dla mnie nowe wyzwanie i sama się nie spodziewałam, że będzie aż tak przyjemne, aż tak piękne i głębokie dla mnie to wyzwanie, doznanie, bo przeżywałam to też bardzo i to była wielka przyjemność oglądać takie talenty modowe, bo zwykle mam do czynienia z muzycznymi talentami. Dziewczyny, jak wy się czułyście jako jurorki w konkursie Fashion Designer Awards? To jest niesamowite, bo tak naprawdę po raz pierwszy byłyśmy tak przy takim ważnym konkursie, gdzie my oceniałyśmy młodych projektantów. Okazuje się, że już nie jesteśmy takie młode. Powiedz, jak w ogóle podobało ci się to, co zobaczyłaś dzisiaj na wybiegu, a przede wszystkim, no właściwie najpierw zobaczyłaś prace, prawda, które przyszły. Ta edycja jest wyjątkowo trudna, bo mieliśmy 4 osoby, które były praktycznie od początku gdzieś takiej na naszej giełdzie nazwisk i pretendowały do nazwiska zwycięzcy i do tytułu najlepszego wśród tych 10 finalistów. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Aleksandra Jędryka zdobyła najważniejsze nagrody i serca gości. Świetne projekty dziewczyny, która wygrała, naprawdę. Widać, że one są spójne, że są z pomysłem, że mają charakter. Zabawa materią była naprawdę niesamowita i ja, mówiąc szczerze, uwielbiam wyszukiwać właśnie młodych projektantów, którzy mają takie cudowne, wspaniałe rzeczy. Spadł dzisiaj na ciebie prawdziwy deszcz nagród, ponieważ i starze, u Lidii Kality, tak. U Bizu, główna nagroda, nagroda portalu Kim. Jak ty się w ogóle czujesz? Przede wszystkim jestem zaskoczona, bo się tego kompletnie nie spodziewałam. Powiem szczerze, nie wiem, dalej jestem w szoku. Wiesz, że my na portalu kimkim.pl pokażemy całą twoją kolekcję, będziemy cię promować? O, bardzo się cieszę. Promocja wydaje mi się, że chyba jest najważniejsza dla mnie. Nas również zachwyciły prace młodych projektantów, ale przede wszystkim zjawiskowe kreacje gwiazd. W co były ubrane? Oglądajcie Kim TV.